Hej, witajcie, z tej strony Dar, witam was na kolejnym odcinku z Pogromców Bogów. Jak zapewne pamiętacie z ostatniego odcinka, JB nie znalazł, ale na szczęście zdążyłem się lognąć. Teraz trochę poczekam, zanim dostanę się na serwer, aby mieć pewność, że odejdzie z tego miejsca. Zobaczymy, czy mnie znajdzie. Coś znalazłem, słuchajcie, chyba jakiś to jest drop, czy coś w tym stylu. Czy on nadal szuka po itemach, czy... Nie, już nie. Nie, już... Trochę odpuścić. Co? Dajcie go się pytam. Co ja? Skąd masz Shaltera? Z Juleczki. Juleczka. Nieznanym faktem jest to, że Juleczka dropi shulker boxy. Może to jest obok. Okej, mam żółwią skorupę, słuchajcie. Dobra, podaję koordynaty nowej rezydencji. O, to będzie nasz bambusz. Okej, około z 5000 kratek muszę jeszcze przejść. Nie chcę go ścinać. Jak zapewne zauważyliście, znalazłem drop pozostawiony przez JB. Teraz udaję się w stronę bazy, aby spotkać innych. Baza ma się znajdować na koordynatach 5000, 5000. Także jest nie w stanie. O nie, Pesla. Czy chwileczkę też idziesz do bazy, czy gdzieś sobie łazisz? A gdzie jest baza? To było coś 5000, 5000, co? 5000, 5700, coś w tym stylu. O, leworęczny szkielet. Jeśli mam być szczery, to mam ograniczone zaufanie co do Sonika oraz Diartiego. Będę musiał ich mieć na oku, kiedy już dostanę się na miejsce. Czekaj. Hell yes, nareszcie perła. O kurde, a co to jest? Co to jest? Zobacz. Ale no, to jest... To naprawdę są ruiny. Kurde, ruiny, ale wystające zupełnie ponad wodę. I mało zniszczone. Mam ogólnie się przesadzać kupę i walczyć się z bossem, który tam przywoła JB. Serio? Boss będzie? No. Dać Masełkowi kordy. Ona u nas przygotowała nasiona. True. Możemy spróbować. Dobra. Przygotowała nasiona. Dlatego informacja taka, całe podłogi będą w okolicy z Gravla, w całej bazie. O nie, mam flashbacki z Desterii. Pamiętam. I to bardzo dobrze. Zamek z piasku. Nadal mam screeny. Planuję zrobić wyłącznie z tabliczek i trochę pistonów, która po wykonaniu po załączeniu samozniszczenia się rozpada i cały piasek znika, a wszystko zostaje zastąpione lawą. 100% mechanicznie zrobione. Tak, ja potem na specjalne dam wam screeny tej bazy. 23 swego czasu na Desterii zrobił. To sobie zobaczycie. Co to Desteria? No, nie pamiętasz pierwszych odcinków... Jednych z pierwszych odcinków z Minecrafta na moim kanale? Były z Desterii. J23 może mieć szalone pomysły na skonstruowanie bazy, ale myślę, że zatrzyma to JB tylko na moment. Musimy przyjść przygotowani na coś większego. Okej, słuchajcie, ogólnie to ja z tego lutu zdobyłem tą czapkę żółwią i myślę, że jeżeli dostaniemy gdzieś ten statyw alchemiczny, to można by spróbować zrobić tą miksturę żółwiego mistrza i ją ulepszyć. Wiecie dlaczego? Bo to daje może niesamowitą ochronę, ale ogromny slowness. I to w pewnych sytuacjach mogłoby, wiesz, przypiąć. Ale slowness da się ominąć poprzez... Poprzez co? Na ogrom... A, mleka. Mlekiem da się, dobra. Ale to mimo wszystko jest chwilowe zatrzymanie. Gdzieś postawię na górze. Jeszcze jakieś 1500 bloków. Trochę nie rozszerzać już teraz.
Okej, okay, pytanie. Ja mam materiały na portal do Netheru. Chcecie portal do Netheru robić w bazie czy poza bazą? W bazie, poza. Ej, nadal nie dotarłem do bazy. Creeper. Oh man. Oh man. So we back in the mine, get a pick of the metal. Side to side. Side to side. This is a doing one. Hope you feel so bad. Diamond to night, night, night. Diamond to night. Heads up. Hello, cop. Total shock. Feels so bad. Oh no, it's you again. I can't ever forget. Yeah, eyes, 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 baby tonight. Dobra, starczy. Już, 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 już. Dobra, jakie macie jeszcze te kordy, powiedzcie, tej bazy? 3570. Przepraszam, chwilka. 500? 30. A ja myślałem, że 5000. I dochodzę na 5000, 5000. A przecież to byłoby nierealne. No realne, bo daleko, to, tak. To by długo zajęło. Wiem, kurde, kurde. No kurde, nie. Utknąłem na łódce i we mnie strzela jakiś kiełop trójzębem i teraz zginę. Nie, nie jedz, nie jedz, nie jedz, nie jedz. A co masz takiego, że... No kurde. Już po mnie, już po mnie, już po mnie. Jestem martwy, jestem martwy. Dwa gośćki z trójzębami. Nie, to... Człowieku, czy ty w ogóle słyszysz, co ja mówię? Może na gości cię biję. Nie, jak? Pół, całe serce mi zabrało. Uwaga, uwaga, mam ogłoszenie. Specjalnie zaczekałem chwilę z wypłynięciem, żeby mieć te pół serca, mi całe serce zabrał. Koniec, dziękuję. Straciłem cały czas J23 leciałem na kordy 5000, 5000, a nie 500, 500. I straciłem na tych kordach wszystkie itemy. Jakie masz teraz kordy? Nie wiem, idę z powrotem na 5000, 5000. Przez następne 8 sesji pewnie jeszcze się nie spotkamy. Dwa czy trzy. O kurde, piorun trawy nie uderzył. Ej, na coś. Uważajcie na pywaczara, bo on nas może sprzedać. O ciekawe, co dostał pywczar za to. Nie chcę powiedzieć i odzę, ale powiedział, że to jest, że to są ciekawe rzeczy. A wy wiecie, że ta YouTube nie może używać Game Moda 3? Serio? No, śmieszne. Daliśmy to. To duże utrudnienie. Tural L. No tak wiem. Upsik. Siema. Jak coś, ja stawiam bazę na wysokości 200-200. Na wysokości 200-200? Dokładnie na koordynatach. Ech, jedyny jedyny pracujący zombiak. Nie, jedyny pracujący villager akurat był zombie wieśniakiem w wiosce. O kurczę, pierony co obok mnie leżą. Rekordy. 230-225. O, blisko JB? Pod latarnią najciemniej. Dobra, 200. Chcę być dalej, to spoko, ale... To tylko napisałeś, Masełko! Okej, jestem na oceanie, teraz tylko znaleźć itemy. To jest to wydzieranie się, o którym mówiłeś? Nie, ja się przestrzeliłem nie. Mana. Ja wiem, jak on się drze. Ja wiem, jak on się drze. Ja jestem doświadczony. Jasta. Uuu. Zresetowałem czanki i widzę bazę tego, 23. Co to jest? Dlaczego tutaj był niewidzialny? Nie po prostu... Jedno serce. Zostawcie się! No, patrzcie łóżko!
Nie wiem, jak się wrąbać. No właśnie, kładźcie łóżko. Panowie, przestańcie się zabijać w moim mieszkaniu. Są moje i ty. A są moje. I oczywiście utknąłem na łódce. Mam ktoś jakiś dobry? Ale dowiedziałem się paru rzeczy od tego samego. Ja mam tunel pod jego bazą. Bo widzę, posłuchajcie mnie, od tego. Nie masz jak kopię kopalnię, więc chodziło po prostu jakiś zarazny. Mam złoty. No cóż, udało mi się odzyskać itemy, ale słysząc to, co się dzieje u nich w bazie, myślę, że jeszcze trochę poeksploruję świat i stworzę swoją własną bazę w większym oddaleniu od JB. Tak będzie dużo, dużo bezpieczniej. Okej, wszystko ogarnięte mam. Chyba. Okej, zdobyłem wszystkie swoje ity, jestem szczęśliwy. Teraz muszę uciec jeszcze od tych zombiaków. Nie mówię tego na forum, na forum, tak? Nie tylko bym pisał na pewno. Wróćcie, potrzebujemy Blast Powdera i Glowstone'a. Pytanie teraz, czy Bóg może nas jakoś łatwo wykryć w netherze? Tak. Jak nie ma Speculatora, to raczej ciężko. Juleczka, kuleczka. Co? Co się stało? Czemu cię nie ma? Waliło cię. No bo opuściła, kliknęła escape. Tam jesteś escape, nie jest escape. Dobra, to jest wszystkie. A to jest 10 osób jest aż, wow. Kopiemy. Super, wszyscy słyszeliśmy. Dajmy się skupić, wchodzę na pustynię. Okej, może jakąś świątynię na dybie. Cieszę się, że znalazłem wszystkie swoje ity. O nie, inwazja zombie akurat. Okej, okay, wioska obroniona. Okej, okay, dałem. O, Bóg zginął. Wyobraźcie sobie, jest wioska na pustyni i obok wioski jest małe jeziorko, około niego na pustyni jest wrak okrętu. Ja mam. Ja nie mam. Ja się podniosłem jego i chcemy i teraz ma na mnie targeta. Dobrze. Muszę przyznać, ceny ma dosyć wygórowane, ale przynajmniej mogę zarobić nieco. Mam taki aksu. Co masz tam? O kurde, wiesz co, z dzisiaj pogadamy może potem na spokojnie, bo tu jest chaos. No cóż, całkiem nieźle rozgościły się w wiosce. Myślę, że zostanę tu trochę, żeby kupić diamentowe elementy zbroi od tutejszego kowala. Dobra. Nie, ja dosyć dobrą sytuację mam, tylko teraz jako samotny żyję. Jestem bardzo daleko. Dobra, to przejdziesz. Pójdziesz za mną za rączkę albo coś. Łatwiej mi będzie przez nether się przejść. A, to też, racja. Ej, no właśnie, teraz znowu obsidian. Mamy portal do netheru zbudować? A budujcie sobie, budujcie. Dobra. Jest, 30 poziom, dobra. To, jest. Gratulacje. No cóż, dzięki temu, że się nie poddałem, udało mi się szybko odzyskać swoje itemy. Niedługo spróbuję przedostać się do netheru i przekazać część itemów moim towarzyszom z bazy, ale będę musiał uważać, ponieważ JB będzie próbować mnie złapać. A czy to mu się uda? Zobaczymy to w następnym odcinku. Do zobaczenia.
Thank you.